Jest cały czas, tak. Oj, to straszny, on wysoki. O, jest. O, jest demonstracja białoruska. Idziemy. Mają flagi biało-czerwono-białe. Bo Polacy mają biało-czerwone, a oni mają biało-czerwono-białe. Jak Krzysiek maskę założysz, to ci nikt nie pozna. Bardzo dobrze. Aha. Krzysiek incognito, jak to mówią. Incognito. Persona non grata. No. Idziemy. Anonimowo dzisiaj. Tak. Ludzie z kościoła wychodzą, policja filmuje w porządku. A Krzysiek uruchamia filmowanie. Dzień dobry Państwu. Oto policjanci tu stoją, pilnują. Zaraz podejdę, porozmawiam z nimi. A pan? Ja również, bardzo dobrze. W jakiej jednostce? Ja opowiem sobie z tym. Skąd? Pana? Serio? Co? Nie znacie? Zgromadzenie. Jakie zgromadzenie? W sprawie wolnych mediów, gdzie na Białorusi. Aha. Dobra. Idziemy dalej. Żeby lepiej słyszeć. Oto pomnik. A pomnik Piłsudskiego właśnie, proszę Państwa. To jest pomnik Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Tu kościół Pedra Pary. Tantino. Tu restauracja. Idziemy naokoło. Dzień dobry. Skąd jesteś? W jakiej miejscowości? A, to blisko mnie. Tam moja rodzina mieszkała. A co tu zrobisz w Białymstoku? Przepraszam, ale jasno pani najpierw rozmawiała. Dobrze, mogę ja skończyć najpierw? To razem o tym rozmawiać. Taka akcja protestu, to że my tutaj jesteśmy z demonstracji. Spóźniliśmy się na tą demonstrację. To się wypowiedzieć jeszcze możesz. Popierasz czy nie popierasz? Powiem tak. Tam tu widzę ludzi w różnych miejscowości, zagrodnym chyba nawet,
przyjechali. A skąd jesteś? Zgorodna. Samochodna? A nie boicie się panie, że jakieś konsekwencje będą, że tu w demonstracji w Polsce uczestniczycie? A tam. A wy mieszkacie w Polsce czy. Na... W Polsce. A to się dlatego nie boicie, jasne. A w jakim gorodzie? W Białymstoku pewnie. Ja хорошо красиво понимаю ваш язык. Bo moja семья pochodzi z Zagrodna. A un znajesz? Знаю. Stolicę znajesz? Знаю. Tam moja семья żyła. 58 roku przyjechali u Polski. To repatrianci. A jak tam na Białorusi w ogóle jest? Wiecie? Źle? Dobrze teraz? Nie, to my z Gołudnia. Co tam się dzieje, nie wiecie? Czy... Wiemy. To dobrze czy źle się dzieje, waszym zdaniem? Źle. A co tam źle? Śmiało możesz mówić po białorusku, ja rozumiem. Ale to mówcie po polsku, bo my też kręcimy dla widzów w Polsce, żeby zrozumieli. Ale ja chcę kończyć, tyle tłumaczę. Ty będziesz tłumaczyć? Tak. Aha. Bo ja, izwinić, bo ja język krzyciło. Proszę. Ponimają ich i dla ich łódsza gawać swoim językiem. My te swoim nie za bardzo dobrze znajem, bo wcześniej rozmawiali больше na ruskim. A bo ty mówisz, Krzysztof, ty mówisz po rosyjsku, a to po białorusku trzeba by. A ja też lepiej po rosyjsku. No właśnie. No tak. Ja umieję wszyscy ludzie. Białoruski umieję i po rosyjsku. Po białorusku? Tak. Dobrze. Oj, sredziło nam. Bo moja tam rodzina żyła wiele lat. Papa, mamy dziad, babuszka i mać żyła. Nie mówiliby my tak, Ja wiem, dlatego się pytałem. Tam przecież policja bije, aresztuje za to, że jak ktoś źle coś powie, prawda? A nawet nie za. Ja byłam aresztowana. Tak? Dwa razy. Mhm. Po takiej stacji. Tak. Mhm. A długo pani w Polsce? Już w takim razie? Od 7 grudnia. Od 7 grudnia? Tak. Z synem razem przyjechali, bo syn mnie... Tak. Myślała, że ja sama pojadę, synu, co tam będziesz to robić? Dobrze, że wam się udało. Tak? Dobrze, że wam się udało. No. Przed tym jeszcze za 2 tygodnie już nie wolno. Zamknęli granicę. No. Dziękuję, idę tam pokręcę. A tu? Витебская область, да. 30 километров от Литвы. И что там вкусно у вас? Как живете? Хорошо или нет? Не знаю, я вам сказать, какими словами. Можешь говорить по-своему? Я по-своему скажу, я про то, что ты сейчас там дома, только матными словами могу сказать. Добрых слов там нема. Батюшку двоих прилетели сюда, совсем недавно мы в Киеве были. Меня вывозили правозащитники, подувала тюрьму, занималась ее. Я кинула дома хату, мне дома внуки остались, все, я выезжала, потому что мне ходила тюрьма, потому что я была у команды Светланы Тихановской. Страна для життя, я сейчас вам покажу. Я была, сбирала подписи, я робила агитацию. Я была наблюдателем на выборах. Независимым. Я робила документы независимым неправительственному району. А мосты знаешь? Мосты? Да. Не, мосты от нас там далековато, мосты. Но. А мосты? Киден? Нет, когда у нас глубокая, полость ближе, Дошицы, Браслов, вот такое наше. Потому что... И вот 9-го я была на выборах в 14 часов, а 10-го уже сидела на ИВС. Спасибо большое.
Кажу, три суди, уголовку, що маю. 50 годов, такі злочинці невероятні, що пришлось очікати від тюрми. А може пані вручити на Білорусь? Не може пані, певні, правда? Не можу я вернутися, пане. Арештували б. Якщо б я одразу, мене вивозили правозащитник, я останні дні вдома не ночувала. Мені сказали, що підписку не не дали, я не ночувала вдома. Я взяла з собою паспорт, дочушку меншу. Так. Меншу дочушку, паспорт і на самоліт. Дома остався великий, хата велика осталась, все, що наше, це 50 годов. Я говорю, навіть без, як кажуть, без споднього, як і називається, тільки паспорт у руки, все, ні нікуди. І зараз пані мешка в Польщі, так? Зараз у Польщі, так. А в якому місті? Зараз тут, у Білостоку, і про тиждень я пойду в Варшаву, там мені сябрує в Варшаві, я пойду в Варшаву. Але я часово тут, я знаю, що я вернуся додому. Обов'язково додому, бо я знаю, де моя родима. Мені вельми добре у Польщі. В Польщі люди ось такі. Я католичка, у мене мама полька, бабця полька, батько поляк, у мене корні польські. Ви бачите, наша от місцевість, де коло Литви, ми під Польщею були, мій дід воював у польській війську. І ми у мене усі католики, усі поляки. Тому я себе тут відчуваю вельми добре. Я прибув воді, ведаєте? Вельми хороші люди, вельми добросочливі. Я так само. Але в гостях добре, вдома ліпі, хочу додому. Я так само поляк, християнин, теж моя сім'я християнин, жили у горі на Стрельцах, що поміж мостами, мостами, а Скіллем. А я вже... Скільки років ви тут? Скільки років? Тут? Тут, 85 років. О, так, багато. Я у Білостоку 2 тижні. Или? 2 тижні. Два тижні. Два тижні, только 2 недели. 2 недели, да. Да. Город вельми подобається, такий город красивий у вас, вельми подобається. Город може прийдеться, може ще вернемся, якщо на первый, ну, якщо тут треба буде где-нибудь жити у Польщі, я, возможно, вернемся в Білосток. Мені вельми подобався ваш город, чисто, красивий. Особо мені подобались люди, вельми хороші люди, правда. Куди не прийдуть, і у склепу, і до костелу ходили, усюди з тобою говорять, усюди знають такі Лукашенко, такі білоруси. Вот настолько вот проникаются люди доброжелательностью до тебе, что ну до слез бывает, правда. Так что... Дякую дуже, большое спасибо. Есть. Ага. И, а думаешь там поехать? Да нет, не можно. Не можно теперь. Не можно, бо я працюю у Варшаві. Я сам... Посмем, чи я знаю, чи устави. Не можна, замкнута границя. Замкнута, закрита границя. Для мене закрита. А для пана? Не може пан, арештували би певні, так? Розумію. Ну, друга, от я стояв, що з плакатом, якщо ви знімали, а що в тюрмі розбили. Ясно, ясно. Спасибо. Откуда вы? Верес. Верещя? Верещя? Жещя. Жещя, Жещя. О! Ale tu polskie Brześci? Zagranicy koło rodna? Białoruska. To blisko mojej siemi. Papy. Strzelce znajesz? Strzelce. A masty? Masty? Jasne. Za mostami strzelce. I co tam? Думаєш там поїхав? Там живеш? Я не можу тут врати. А чому? Справу кримінальну розказую. А якою? Серйозно. А хочеш, щоб я тобі помог? Жив. Правильно. Щоб Лукашенку на палю всадити? Ну? Я там недовго вибираю. Давай. Я чисто не потребую ніякої допомоги. Кшиштоф, а ти ще виповідь, Лукашенко то добре чи зле є? Бо то всі мовлять, що зле. В
powiem tak, szanowni państwo. To choć przed pomnikiem Piłsudskiego się wypowiesz. Od przodu może. Bo tu, proszę państwa, jest pomnik w Białymstoku Józefa Piłsudskiego. Więc Krzysztof postanowił też przy okazji oddać hołd dla pradziadka swojego, tak mówi. O, zaraz powiedzą, że pod słońce kręcę. Józef Piłsudski, marszałek Polski. 1867? Tak. 1935 rok zmarł. Tak. Tak jest. No i to ja stanę. Dobrze. Oddałem hołd, pokłon naszego pradziadka. Tak. Muszę się przyjechać kupić wieniec i złożyć. Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Może świeczkę wystarczy, czy znicz też czasami. Aż wieniec to... Nie, wieniec i znicz. To wieniec droższy. Tak. To nic, ale jak będę miał pieniądze, to poświęcę się. Rozumiem. Biało-czerwone orzeł będzie i złoto. I powiem tak. Stoję przed Józefem Piłsudskim, pomnikiem mego prapradziadka. Tak. Mówiłem, będę mój... I tak jest. I powiem wam, że Józef Piłsudski jest bardzo stop. I gorzej, jak chcesz, możesz pozostać na linii, ponieważ my jesteśmy na demonstracji. I właśnie Krzysztof oddaje hołd dla swojego pradziadka Józefa Piłsudskiego, pomnika. Więc. A karetka pogotowie jeszcze jedzie obok. Już kogoś powieźli. I teraz Krzysztof chce wygłosić swoje expose na temat, czy Łukaszenka, prezydent Białorusi, jest dobry, czy niedobry. I powiem tak, że Łukaszenko spełnił ten, jak się nazywa, Rafał K. I zadał mnie pytanie, czy Łukaszenka jest dobry, czy nie. Tak. Powiem tak, z dawna nie byłem tam, na Białorusi, w swoich stronach i tak dalej. I powiem, że jak odwiedzę, porozmawiam z takimi ludźmi, moimi przyjaciółmi, to wtedy... A, to bardzo polityczna odpowiedź. No tak, nie ani tak, ani na nie, tylko że musi zbadać temat. Tak, i wtedy... Dokładnie i... Dokładnie. I tak wtedy wyrazi swoją opinię. No tak. Wtedy dam odpowiedź. Odpowiedź na wszystkie wasze pytania. Dobrze. A teraz się wybieram prosto na lody. Okej. Okay. Rafał, kupisz lody? A mam jakieś inne wyjście? Nie. Nie? Nie. No to... Idziemy. To idziemy. No. Igorze, dobrze, to na razie. Czy jeszcze coś, chcesz jakieś pytanie zadać? Na szybko. Tak mówi, tak. To się dokonało przed chwilą. Tak? Dobrze, mam ci pogratulować i podziękować za twoje szlachetne zachowanie. A dziękuję bardzo. Proszę Igorze. Cię. Ja zawsze umiem, Igorze, powiem tobie, zachować się tak jak człowiek, ale jak do mnie zachowują się, tak powiem, nielegalnie, źle, to ja też zrozumiałem. Jest takie przysłowie, Igorze. Jak Bóg Kuba jak Bogu, Bogu, tak Bóg Kubie. A jeszcze Krzysiek często mówi ząb za ząb, oko za oko. Tak jest. To już gorsze przysłowie jest. No, takie dobra. Trochę... Zamykaj. Zamykamy. Idziemy. Na razie. Na lody. Na spodzie.